Panie burmistrzu, wraz z przejęciem mienia komunalnego przez gminę od dotychczasowego zarządcy wykonano kilka znaczących inwestycji. Obecnie jesteśmy w nowo dobudowanym pionie sanitarnym oddanym przez gminę Żarów w tym roku. Proszę powiedzieć, kto wykonał pracę i jaki był koszt budowy? Praca wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich. Rozpoczęte zostały już w lipcu tego roku, a zakończone w listopadzie. Koszt z przetargu to było 92 tysiące zł, jednak podczas pracy wynikły prace dodatkowe, także całość inwestycji zamknęła się w kwocie 105 tysięcy zł. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy przy ulicy Kopernika 6 mają 6 osobnych sanitariatów. W przyszłości już na wiosnę planujemy zburzyć ten sanitariat, który do tej pory służył mieszkańcom i mamy nadzieję, że to jest początek następnych inwestycji, jakie będziemy wykonywać w roku następnym. Mówił Pan również o pracach dodatkowych. Jakie to były prace i dlaczego musiały zostać wykonane? Przede wszystkim prace związane z modernizacją napowierzchniowej sieci energetycznej, ponieważ stara sieć energetyczna była zbyt blisko budowanej części. Ponadto, aby bardziej doświetlić tą dobudowywaną część pionu sanitarnego, zamontowane zostały dodatkowo 4 okna. Czy teraz w obecnej sytuacji jesteście Państwo zadowoleni z takiego sanitariatu? Bardzo, bardzo. Wszyscy lokatorzy z ulicy Kopernika 6 są bardzo zadowoleni. To była niespodzianka wielka i dziękujemy bardzo.